Dzielniki liczb naturalnych. Zacznijmy od wypisania dzielników liczby 6. Otóż liczbę 6 możemy podzielić bez reszty, na przykład przez liczbę 2. 6 podzielić przez 2, to oczywiście 3. Podobnie 6 możemy podzielić przez 3. Wtedy otrzymamy wynik 2. Mamy już dwa dzielniki liczby 6. Są to liczba 2 i liczba 3. Czy szóstka ma jeszcze inne dzielniki? Szóstkę możemy jeszcze podzielić przez sześć. Wtedy otrzymujemy 1. No i oczywiście szóstkę możemy podzielić przez 1. Wtedy otrzymamy 6. Są to wszystkie liczby, przez które można podzielić 6 bez reszty. Dwójka, trójka, szóstka i jedynka. Wypiszmy te liczby po kolei od najmniejszej do największej. 1, 2, 3 oraz 6. Czyli liczba 6 ma 4 dzielniki. Jak taką sytuację można zobrazować graficznie? Ułóżmy 6 elementów tak, aby tworzyły prostokąt. Będą właśnie 4 możliwości. Można te elementy ułożyć w dwóch rzędach po trzy elementy. Dwa rzędy w każdym trzy elementy. Można ułożyć te elementy w trzech rzędach po dwa elementy. Można je ułożyć w sześciu rzędach. Po jednym elemencie, albo w jednym rzędzie zawierającym sześć elementów. Innej możliwości nie ma. Gdybyśmy na przykład próbowali ułożyć te elementy w czterech rzędach: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Widzimy, że brakuje nam tutaj dwóch elementów. Taki układ jest niemożliwy. Wypiszmy teraz wszystkie dzielniki liczby 30. Zrobimy to nieco szybciej niż poprzednio. 30 podzielić przez 1 to 30, a 30 podzielić przez 30 to 1. Mamy dwa dzielniki: liczbę 1 i liczbę 30. Możemy podzielić 30 przez 2, otrzymamy 15. A jak podzielimy 30 przez 15, otrzymamy 2. Kolejna para dzielników to 2 i 15 trzydzieści podzielić przez trzy to dziesięć. trzydzieści podzielić przez dziesięć to trzy. Trójka i dziesiątka. trzydzieści podzielić przez pięć to sześć. A trzydzieści podzielić przez sześć to pięć. 5 i 6. To są wszystkie dzielniki liczby 30. Te dzielniki tworzą pary. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, 1 i 30. Zauważmy, że 1 razy 30 to 30. Dwa razy piętnaście to również trzydzieści. Trzy razy dziesięć, trzydzieści. No i na końcu pięć razy sześć to również trzydzieści. Możemy tę sytuację przedstawić graficznie. Tutaj mamy jeden rząd po trzydzieści elementów. Jeden trzydzieści, czyli pierwsza para dzielników. Teraz będą dwa rzędy po piętnaście elementów. Dwa rzędy, piętnaście kółek. Następnie.

Możemy tutaj odwrócić układ, czyli zamiast dwóch rzędów po 15 elementów może być 15 rzędów po dwa elementy, ale będzie to w zasadzie to samo. Połączenie liczby 2 i 15, czyli ta sama para dzielników. Podobnie będzie w pozostałych prostokątach. Wypiszmy teraz dzielniki liczby 13. 13 podzielić przez 1 to 13. Dzielnikiem liczby 13 będzie 1 i 13. Czy będą tutaj jeszcze jakieś inne liczby? Otóż nie, będą tylko te dwie liczby, 1 i 13. Gdybyśmy spróbowali układać 13 kółek na przykład w dwóch, w trzech czy większej liczbie rzędów, Okaże się, że nie otrzymamy takiego układu prostokątnego jak w poprzednich przykładach. Popatrzmy. Gdybyśmy chcieli na przykład po 5 kółek w jednym rzędzie. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. To już mamy 10. No i brakuje jeszcze 3. Raz, 2, 3. A więc nie uzyskaliśmy prostokąta. Może po 4. Raz, 2, 3.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu jeszcze raz sześć to mamy dwanaście. Trzynasta jest poza. Po siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Tym razem nam brakuje. Liczba trzynaście ma tylko dwa dzielniki, jeden i samą siebie. Taką liczbę nazywamy liczbą pierwszą. Czyli liczba trzynaście to liczba pierwsza. Ma tylko dwa dzielniki. Jeden. I samam siebie.